Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie już w 23 odcinku z naszą gwiazdeczką. Ona chce kanapkę z wegetariańskim bekonem, ale nie. Widzę, że się zepsuła tutaj kuchenka. To trzeba to naprawić i zjemy sobie jajecznicę. Głupie naleśniki z żelkowymi misiami sobie zjemy. To będzie fajne. Chciałam wam pokazać, że tutaj urządziłam, umeblowałam domek na święta. Powiesiłam skarpety na kominku. Tu dodałam pocztówki. Oczywiście girlandy wszędzie dookoła, tutaj jakieś pierdółki. To w ogóle doszło z nową aktualizacją, bardzo fajne. Fajnie, że dodają takie rzeczy. Co jeszcze? Dodałam gwiazdki na okna. Tutaj jakąś miałę znalazłam wyposażenie, nie wiem o co chodzi, bo z tym nic się nie da zrobić. Na drzwi to. Tutaj takie dwa piękne obrazki właśnie też doszły z aktualizacją. No one są prześliczne po prostu. Tutaj dodałam coś. Oczywiście jakieś tam pocztówki. Co jeszcze? No i też tą zasłonę. Tutaj wieniec, oczywiście choinkę, bo jak pamiętacie, gwiazdeczka zakupiła choinki. Już je tam przetransportowała do swoich przyjaciół. Ale oczywiście odwiedzimy kilku z nich. Nie wiem, może dwóch, może trzech, może jednego. I pomożemy ubrać te choinki. Ja myślę, że pójdziemy na pewno do Jess ubrać tą choinkę i do Taszy. A więcej to nie wiem, czy gdzieś jeszcze pójdziemy. Pokaż te naleśniki. Jakie ładne. Śliczne. Ten Rudolf ciągle poluje, słuchajcie, żre się z wiewiórą tutaj w tych krzakach i ciągle jest brudny. Także gwiazdeczka musi go non-stop kąpać. Chodź tutaj sobie napełnisz tą miskę. Jeszcze wam pokażę z zewnątrz, jak domek wygląda, bo tutaj dodałam bałwanka. Dodałam jeszcze coś śmierdzi. Dodałam te dwa renifery, dodałam tutaj wieniec i to coś takie na drzwi. No i chyba tyle w sumie. Jest 6:30, tak, my dzisiaj bardzo wcześnie wstaliśmy. Gdzie ty jesteś? Bo co? No bo wiecie, mamy dużo roboty. Dzisiaj planuję, aby pójść sobie na jakiś targ. Po rybkę, kupić rybkę. Jeszcze musimy coś upiec na pewno. I w ogóle. Bo jak widzicie, tutaj mamy Wigilię, także fajnie, cieszymy się. Aha, i chciałam wam jeszcze powiedzieć, że pograłam sobie trochę z gwiazdeczką, bo mówię, kurde, nie wyrobię się. No dlaczego tutaj nie ma... Czy my mamy zlew popsuć znowu? Dobrze, weź wyrzuć śmieci i wykąpiemy Rudiego. Wykąp Rudolfa. Jeszcze sobie skorzystasz. A, no i co ja wam chciałam powiedzieć właśnie, że pograłam sobie z gwiazdeczką i tak, i wbiłam jej śpiewanie na poziom 9,5. Czekajcie, może zrobię tak. Pianino prawie wbijam na 10. Charyzmę też prawie wbijam na 10. To śpiewanie. Majsterkowanie jej wbiłam, bo tam jej się zepsuła wanna, coś tam i ona tak po prostu sobie to naprawiała i jej się to wbiło. Chyba kwiaty już były, a jak nie były, to zrobiła jeden i już było wszystko zaliczone. Także jak widzicie, no takie trochę to oszukaństwo jest, no bo powinnam to zrobić wszystko z wami jakby na wizji, ale no jak widzicie, no gwiazdeczka miała tyle do roboty, że no nie zdążyła po prostu wszystkiego zrobić i ja musiałam tutaj jej troszkę pomóc. Ale to chyba nie jest jakiś duży problem, bo to jest taka luźna seria świąteczna. My mamy się tutaj fantastycznie bawić przy tym, a nie się spinać, żeby coś tam robić, prawda? No dobra, to ona wykąpie tego Rudiego. Aha, tutaj 10 poziom charyzmy musimy, no dobra. Wykąpisz Rudiego, zrobisz siku i polecimy sobie, słuchajcie, na ten targ po rybki jakieś, żeby przygotować kolację z rybą. I może coś tam jeszcze kupimy, może gdzieś tam się jeszcze wybierzemy. Aha, no i musimy do Jess pójść, ale to pójdziemy dopiero jak załatwimy wszystko, prawda? Wigilia rozpoczyna się jutro. Aha, i tutaj będą te obiekty, ale nam to nie jest potrzebne chyba. No już tutaj te wszystkie rzeczy mamy. Tak jeszcze sobie luknę. O, można ten, muzyczkę gdzieś tutaj tylko. O, może być tutaj, ale ja go pomniejszę troszkę.
On jest za duży. O, może być. No i tyle chyba. I jest taki ładny stół. Słuchajcie, może ja ten stół podmienię, ale to może jeszcze nie dzisiaj, tylko jutro, bo tak pomyślałam właśnie, że ten stół, co my mamy, on będzie trochę za mały jednak. Bo jest tylko na 5 osób tak naprawdę. No, komp tego Rudiego. Strasznie długo to czasu zajmuje, dużo to czasu zajmuje. Już jest 10 godzina, a my musimy już uciekać. No dobrze, godzina 11, gwiazdeczka szczęśliwa, bo tutaj pada śnieżek. To jakieś mewy, można coś z tymi mewami robić? Nie. Zamów drinka. Nie no, koleżanko, to co ty o tej godzinie? Przyjechaliśmy sobie tutaj do portu, żeby kupić rybkę. Tylko gdzie tutaj można kupić rybkę? Tutaj można kupić rybkę. Chodź tutaj. Tutaj chyba będzie można. Mam nadzieję, że ktoś tutaj. A, mam nadzieję, że ktoś tutaj za chwilkę przyjdzie. Super to wygląda, naprawdę. Tak mi się podoba to miasto. No dobra, ale czekamy, czekamy na rybę. Gdzie jest pan od ryby? I nawet ja nie mogę tutaj kliknąć, żeby wynająć kogoś. A weź tutaj przestrasz stado. Juhu! I co, zostawił jakieś piórko dla ciebie? Chyba nie. A tu masz ptasi móżdżek. Gwiazdeczka dała tym taką nauczkę. Graj. Ej, no, co jest? Ja chcę kupić ryby. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, słuchajcie, może, nie wiem, może jeszcze nie wrócił z połowu, albo był rano, z samego rana i już jest zamknięte. Spróbujemy wrócić tutaj jeszcze wieczorem, a teraz sobie pójdziemy do Jazz może. Słuchajcie, ja tak sobie teraz pomyślałam. Aha, my już tu możemy wejść. Tak jak zwykle na tej kanapie siedzi. Zapytaj, jak minął dzień. Mam nadzieję, że nie słyszycie moich kotów. Dobrze, mam nadzieję, że będziemy mogli. Dobra, uff, możemy ubierać choinkę, bo się przestraszyłam, że nie będzie można jej ubrać. Ale bardzo dobrze, będziemy mogły. Także ozdób za pomocą. Ale nie, zapal lampki na choince. Cześć, kochana, słuchaj, przyszłam do ciebie, może ubierzemy razem choinkę. I tak przy okazji, to chciałabym cię zaprosić do siebie na Wigilię. Przyjdziesz? Byłoby mi bardzo miło. Naprawdę dobrze, dziękuję, przyjdę z miłą chęcią. Czy przynieść coś do jedzenia? Nie, nie musisz, ja tutaj wszystko zrobię. No dobra, bo ja jestem lamą z gotowania i wiesz, tak nie za bardzo sobie radzę. Wolę zawsze coś sobie zjeść, zamówić jakiegoś fast fooda albo coś, bo nie umiem gotować. No spoko, spoko. No to chodźmy, ustroimy choinkę teraz. A chciałabyś mi może pomóc, bo ja muszę jeszcze wpaść do kilku tam osób. No i dać im, znaczy nie dać prezenty, tylko muszę właśnie zapalić lampki i udekorować choinkę. Chciałabyś pójść ze mną? Jasne, i tak nie mam co robić, to mogę z tobą pójść. No dobra, to się cieszę. No dobrze, zapalam. Umistrz ozdób za pomocą. Dekoracje. Czerwono-złote. Czerwono-złote? Chyba tak. Z jazz. No to ozdabiamy. No i jak tam wam idzie? Trzeba to przyspieszyć, no bo to właśnie bardzo długo trwa, to ozdabianie choinki. Dobrze, teraz ozdób za pomocą. Dywanik pod choinkę, czerwono-złoty oczywiście. I jeszcze czubek choinki. Czerwono-biały. Biało-złota gwiazda chyba, nie? To będzie. Aha, one sobie rozmawiają przy ozdabianiu tej choinki, także fajnie. Bardzo pewna siebie. Przepiękna dekoracja. Ładnie udekorowana choinka rozsiewa świąteczny nastrój. Dobrze, teraz co jest robione na czubku choinki? Gwiazdka, dobra. W kominku się pali pięknie. Ale tu w ogóle jest bardzo ładnie. Ja naprawdę uwielbiam te świąteczne ozdoby, bo one dodają taki fajny klimat. Jest wtedy tak miło, przytulnie i świątecznie wręcz, bym powiedziała. No dziewczyny, dawajcie tu. O, i jest piękna gwiazda, słuchajcie. Może zrobię jakąś fajną fotę, tylko że kurczę, tu mi ten plambo będzie przeszkadzał. Ale to nic. No dobra, słuchajcie, to skoro mamy tutaj zrobioną choinkę, to myślę, że teraz polecimy do Taszy. No, Tasza na nas już czeka tutaj przed domem. Chodź ją tutaj poznaj. Zapukaj do drzwi. Z tego co widziałam, to wszyscy są w domu. Tu w ogóle śniegu nie ma, także. Ale dobra, trudno.
Czy ja tu postawiłam te śmieszne bałwany z piasku? No coś. Chyba nie. A mogłam postawić, zobaczcie, no. Dramatyczne dekoracje? Nieestetyczne dekoracje nie są zbyt świąteczne, naprawdę nie są. O. No dobra, ale weź tutaj zapukaj już do tych drzwi. Może tutaj będziesz zadowolona z dekorowania. Ono tutaj, ozdób za pomocą, dekoracje. Nie, najpierw może lampki. Girlanda, a my tam girlandy nie zrobiliśmy. Zapal lampki z Taszą i Jess. Z tego co właśnie widziałam, wszyscy są w domu, ale teraz tutaj nikogo nie widzę. Pewnie siedzą na dole. Nie, nie ma nikogo. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, nieważne. Trzeba udekorować choineczkę. Trzeba tą girlandę zrobić. Ale czekajcie, girlanda czerwono-złota wstążeczka. Niebiesko-białe dzwoneczki. Albo weźmy tą czerwono-złotą wstążeczkę. Te, jak się tam chichrają. Dywanik biało-złote śnieżynki. Jakoś tam, jakoś randomowo zrobimy. Oni na przykład nie mieli w ogóle ozdób na choinkę i sąsiedzi im dali. I wiecie, jeden sąsiad trochę tych, drugi sąsiad trochę tamtych i wszystko jest takie nie wiadomo skąd i nic do siebie nie będzie pasowało. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Girlanda, dywanik i teraz co ty dajesz? Udekoruj ozdobami. A czemu sama dekorujesz? No dobrze, no jak chcesz. Jeszcze trzeba czubek choinki, tam nie wiem, niebiesko-białe na przykład. O, tutaj widzę jakieś żarełko. Pikwintne ciasto owocowe. A skąd ty je masz? Skąd ty je masz? Tutaj tego nie ma. No to ja nie wiem. Aha, bo ona ostatnio też chyba jakieś wykwintne ciasto jadła. Jak byliśmy u tego, u Elvisa, to ona wyciągnęła skądś, pamiętacie? Ja też szukałam właśnie. Ale nie mogłam znaleźć, więc... Ale przecież to by się zepsuło w jej wyposażeniu. Tam. No ta choinka za piękna nie jest, ale no co oni mieli zrobić, jak nie mają ozdób takich do kompletu i w ogóle, no to co oni mogli zrobić, no? No nic nie mogli zrobić, słuchajcie. No dawaj, dawaj. No i pięknie, przynajmniej ten czubek pasuje do bombek. No dobrze, weź tutaj sobie wesołe zapoznanie, się zapoznaj z nią. Nie wiem, czy to jest, co to jest. Czy to jest jej córka, czy coś. To jest dorosła. To nie wiem. No dobrze, poznaj ją. Popraw humor. Właśnie, może ten, może wbijemy na niej tą charyzmę do końca, bo to wypadałoby. Pochwal szczerze. Zapytaj o szkołę. Opowiedz śmieszną historię. O, ma żarcie. Ale z lodówki on sobie pewnie wziął. Otwórz. No nic nie ma. No to ja nie wiem już. No trudno. Dobrze, mamy spełnione aspiracje, także super. Mamy 10. poziom charyzmy. Wszystko mamy, także super. Bardzo się cieszę. Ci sobie biorą. Skąd wy macie to żarcie? Ej. Tu jest. Kurczak z Rożna. Proszę bardzo, weź sobie porcję. Potem byś mogła skorzystać jeszcze i będziesz musiała lecieć. W sumie tak sobie pomyślałam, że może z Elvisem by się spotkała, bo no ostatnio nie miała dla niego. O, ten jest znowu chory. Czekajcie, co ja chcę. Muszę najpierw mu dać smakołek. Aha, muszę go powitać. Okej. Ostrożne powitanie. Ostatnio gwiazdeczka nie miała dla niego za bardzo czasu i tak głupio trochę, a coś tam między nimi jest i fajnie by było, gdyby się właśnie spotkali. Więc może pójdziemy sobie z tym, z Elvisem właśnie gdzieś wieczorem. Pożegnamy się tutaj już z Taszą i z Jess. A pójdziemy sobie gdzieś tam z Elvisem. Co wy na to? Myślę, że to jest dobry pomysł. Myślę, że to jest dobry pomysł i też przy okazji go zaprosimy, słuchajcie, zaprosimy go gdzie? Na Wigilię do nas. I co, smakuje ci kurczaczek? Cześć koteczku. Daj smakołek od weterynarza.
Jeszcze miałaś iść siku, ale ci coś nie wyszło. Bella? Może się polubicie teraz chociaż trochę. Arpanoi. No są znajomymi, no okej. Okay. Okej. Okay. Ten się źle czuje, nie wiem co mu jest. Ten, przecież miska była pełna, więc nie wiem o co chodzi tu. Pełno prania. No dobra, ona już sika i lecimy. Gdzieś tam z Elvisem, zaprosimy go gdzieś. No dobrze, zobaczcie, jesteśmy już. Elvis tutaj, dobra jest, poznaj go. Wyjaw mu wielki sekret, że go kochasz i chcesz z nim spędzić resztę życia. A tutaj, zobaczcie, a tutaj mamy jakiś tam park. Park, małe mini miasteczko. Zobaczymy, co tutaj jest, bo ja nawet tutaj nie byłam. Także tutaj, ale to tutaj nic nie ma. A tu można babeczki. Ale czemu to jest tak ciemno, dziwnie? I w ogóle tutaj jest napadane? Śniegu tu jest pełno. Pewnie ktoś dachu nie zrobił. Tutaj są jakieś zabawki. Tutaj można wziąć ślub. Tutaj jest sklep z butami, ale tutaj nikogo nie ma, zobaczcie, bo jest już późno i pewnie dlatego no, nikogo tutaj nie ma. A tu chyba jest jakiś hotel. Nie. O, zatrudnij miksologa. Możemy zrobić tak, żeby ktoś tutaj przyszedł i w ogóle. O, moglibyście sobie razem pośpiewać country z Elvisem. Pośpiewajcie sobie, to jest fajne kino. Ale my już w kinie byliśmy, ale fajnie to jest zrobione, takie tutaj ładne, fajne. Dobrze. I tu, o wow, to jest karuzela, zobaczcie jak fajnie. Ale ekstra. Uroczo. To jest tak romantycznie, zobaczcie. No dobra. Chodźcie śpiewać. Ale tutaj skacze mi. Dobra, pójdziemy sobie teraz na drinka jakiegoś. A tu co jest? Tu jest pociąg! Zobaczcie, tu jest pociąg. Ale jaja. A tu? Tu jest jakiś dom chyba kogoś. No tak wygląda. Fajna ta parcela jest. Podoba mi się. No ale szkoda, bo nie można tutaj nic niestety kupić. Chodźcie, idziemy do baru tutaj usiąść razem. I zamów drinka dla grupy. Jakieś białe wino chyba im zamówiłam. Może tutaj poflirtujecie sobie troszkę. Pochwal wygląd. Oj, ważna gadka na podryw. Schlebiaj. Co tu jeszcze? Poślij pocałunek. Ale się patrzą na siebie. Intensywnie. Słuchajcie, ja nie mogę tutaj nic na niego kliknąć. On chyba idzie do domu, bo jest zamieć śnieżna. A ja chciałam coś fajnego tutaj zrobić. Ja muszę po niego zadzwonić. No dobra, jesteśmy. Musimy się szybko tutaj schować do środka. Dodaj go do grupy, kochana. I usiądź razem. I mieliśmy ubrać jeszcze choinkę. Może go zaprosimy na noc? I damy mu klucze do rezydencji. Bo on przecież jest naszym przyjacielem, więc też może wpadać. Między innymi, że mamy się ku sobie, czy coś. No to przecież też jest naszym przyjacielem, więc... więc fajnie. Obejmij go. Romantyczny pierwszy pocałunek. No, całuj go. Całuj go, dziewczyno. A nie, najpierw trzeba się przytulić. Jej. No i cudownie, słuchajcie. Jest po pierwszym pocałunku. Uwodzicielska poza. Romantyczne. Chciałam tutaj poprosić o zostanie chłopakiem i romantyczne. Spróbuj pocałować pod jej miołą.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ja tego chyba jeszcze nawet nie robiłam nigdy. Pana No to Pumba. mamy je miałe, ale ona pewnie nie weźmie jej stąd, tylko nie wiem, Toba. skąd tam będzie miała. No i są razem, zobaczcie, bardzo szczęśliwi. Ale ty nie idź spać, tylko mieliście się pocałować pod jemiołą. No to jest dokładnie taka sama jemioła jak ten, jak leży tam na stole. Romantyczne i pocałuj. No i super, słuchajcie, gwiazdeczka oczywiście jest wykończona, ale pójdziemy tutaj sobie jeszcze pośpiewać pod prysznicem. Tu jakie najstrójniki, rozgrzewający pocałunek. Pierwszy pocałunek, nowy partner. Dobrze, idź spać, Elvisie, bo widzę, że też już jesteś zmęczony. Wiem, mieliśmy ubrać choinkę, mieliśmy kupić rybę, ale zobaczcie, to tak właśnie wychodzi, że zawsze coś innego tam jest do zrobienia. Jeszcze nam zostało tutaj pół do wbicia tego śpiewania, ale myślę, że sobie to jakoś poradzimy. Jest późno, a my musimy rano wstać, żeby wszystko przygotować. Słuchajcie, to nie jest takie proste. I czy ona mi się tutaj teraz położy? No dobra, kochani, to ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się upodobał. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!